Cześć! Z tej strony Kacper Puszczuk z redakcji Polsat Games. Jesteśmy na Pixel Heaven, gdzie spotykają się najciekawsi gracze branży gamingowej. Na krótką pogawędkę złapaliśmy Mateusza Witczaka, redaktora naczelnego pisma Polski Game Dev i członka jury Pixel Awards. Pogadamy zarówno o samych grach, jak i problemach, jakie towarzyszą selekcji nagradzanych tytułów. Cześć, na wstępie jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda proces przyjmowania zgłoszeń i dzielenia gier na kategorie do Pixel Awards? No jest on obarczony bardzo burzliwymi obradami jury, ponieważ no te kategorie, które nam się krystalizowały już przez parę edycji, na pierwszy rzut oka nie są wcale precyzyjne. Na pewno trzeba odsiać indyki, chociaż to słowo coraz to nowe zyskuje tak naprawdę znaczenie i musimy najpierw zadać sobie pytanie, od czego te gry są niezależne. Czy na przykład Trek to Yomi od warszawskiego, no a właściwie oddziału bodaj krakowskiego Flying Wild Hog, to jest gra indie. No, mamy duży zespół, który znalazł się pod parasolem Embracera. Przypomnę, że kupił Hogów półtora roku temu za 500 000 000 złotych. To jest gra niezależna, zwłaszcza, że ma wsparcie wydawcy. Nie jest to łatwe, natomiast na szczęście mamy w jury ekspertów i nie mówię tutaj tylko o dziennikarzach, ale mamy też praktyków, mamy też devów, którzy tworzą gry, mamy też przedstawicieli Fundacji Indie Games Polska, którzy najlepiej wiedzą, co to indie znaczy. A trudno było wybrać zwycięzców w poszczególnych kategoriach? Były bardzo burzliwe obrady w tym roku? Oj, ekstremalnie trudno. Powiem więcej. Były to chyba najbardziej burzliwe obrady w historii 10-letniej Pixel Heaven, zważywszy na fakt, że Primo 153 gry aż nam deweloperzy nadesłali. Sekundo, no widać wzrost jakości. To znaczy, ja pamiętam jeszcze, bo jestem rocznik 9.0, moment, w którym pojawiały się tytuły, które no, nie były warte inwestycji funta kłaków, a co dopiero ceny premierowej na Steamie. Natomiast teraz troszeczkę nam się ta krzywa wypłaszczyła i trudno znaleźć tytuł, który odstawałby in minus. Z drugiej jednak strony pokusiłbym się o taką diagnozę, że troszeczkę nam grzęzną współczesne gry wideo w pewnych takich kolejnach bezpieczeństwa. Nie chcę tutaj przywoływać akurat Trek to Yomi, bo to był dość śmiały eksperyment estetyczny, ale na przykład Dying Light 2 od wrocławskiego Techlandu. Bez wątpienia nasz największy tegoroczny hit sprzedażowy. Przypomnę naszym widzom i widzkom, że w ciągu miesiąca raptem Techland sprzedał 5 milionów egzemplarzy. Jest grą ze wszechmiar bezpieczną, to znaczy nie wywraca do góry nogami pomysłu na scenariusz. Aktywności są dość klasyczne, podebrane z innych piaskownic, sandboxów, to są tytuły z otwartym światem. Z drugiej jednak strony no, należy docenić po pierwsze pewną techniczną maestrię, którą osiągnął Techland, a po drugie oczekiwania samych odbiorców, którzy być może nie oczekują tutaj historii, która zatrząsłaby ich życiami, nie oczekują kina festiwalowego, nie oczekują undergroundu, ale doczekują, no właśnie, dobrze zrealizowanej rozgrywki. I akurat w tym Dying Light jest mistrzem. No właśnie pytanie, czy tak bezpieczne gry są czymś złym, skoro z jakiegoś powodu się sprzedają i tak jakby z jakiegoś powodu są bezpieczne? Z drugiej jednak strony, ilekroć mocujemy się z takim tytułem uważonym wedle ogólnie przyjętych prawideł, tylekroć my jako recenzenci kręcimy nosami, a bardzo często gracze głosują portfelami. Myślę tutaj chociażby o serii Ubisoftu Far Cry, która swego czasu od trzeciej odsłony absolutnie rewolucjonizowała to, co dotychczasowe Far Cry'e przedstawiały. Wręcz bym powiedział, że jeżeli chodzi na przykład o prezentowanie ekosystemów, które funkcjonują wewnątrz świata gry, było małą rewolucją. Natomiast odcinanie kuponów od tej serii, przenoszenie jej w coraz to nowe scenerie, w coraz to nowe realia i dodawanie co najwyżej jakichś, brzydko się zapożyczę, feature'ów i błyskotek, wcale się już odbiorcom, odnoszę wrażenie, nie podoba. Potrzeba nam nowej jakości, potrzeba nam nowej też treści, bo te fabuły bardzo często podążają tym starym campbellowskim tropem, to znaczy, myślę tutaj oczywiście o Monomicie i on jest oczywiście bezpieczny. Sprawdził się w i mitach starożytnych i w kinie nowej przygody spod znaku George'a Lucasa i studia Lucasfilm, jak i w wielu produkcjach, również tych nominowanych do Pixel Awards Europe. Pytanie, czy ten schemat da się przełamać? Pewnie się da. Z drugiej jednak strony pamiętajmy o tym, że odbiorca, który był wychowywany do gry wideo,
no też ma pewne schematy myślowe. Znacznie prościej zaserwować mu coś, co on od razu w lot chwyci, coś, co od razu wywoła emocje, niźli zaserwować nową, zaskakującą jakość. No tutaj, przepraszam, powiem bardzo niedyplomatyczny przykład, ale zastanówmy się, dlaczego w każdej grze wideo pojawia się domuciech, pojawia się Zamtus. No właśnie dlatego, że odbiorca jest przyzwyczajony do tego, że wówczas kobiety, które tam się znajdują, no są obiektem jakiejś, tarzymy je jakimiś emocjami, to silnymi emocjami, pewnym współczuciem zazwyczaj, jeżeli są tam krzywdzone. Wiemy, jak się w takiej sytuacji odnaleźć. Nie jest to łatwe do wyważenia, moim jednak zdaniem jest konieczne, jeżeli nie chcemy tworzyć gier dobrych, ale chcemy tworzyć gry wybitne. Rozumiem. Tu niestety trochę uziemię tę dyskusję. Jasne. Wrócę jeszcze do kwestii jury, bo zastanawiam się, w jury było aż 13 osób. I tak jakby jak wyglądała komunikacja na takiej płaszczyźnie, kiedy tyle osób o raczej indywidualnych podejściach musiało jednogłośnie wybrać zwycięzców poszczególnych kategorii? Na szczęście nie jednogłośnie. Mamy dość rozbudowaną skalę ocen, która pozwala nam doceniać tytuły na bardzo różnych płaszczyznach. Co więcej, mamy wszyscy bardzo różne wrażliwości. No jest z nami Artur Maksara, który jest, mogę to chyba powiedzieć, animatorem w ogóle polskiej kultury cyfrowej od lat, od dekad. Jest Agnieszka Szustak, znakomita PR-owczanka, ona bardzo lubi ten feminatyw, tę odmianę, która spogląda troszkę zapewne inaczej na tytuły, a przede wszystkim jest też graczką. Marek Czerniak czy Jakub Wójcik, którzy przecież pracują w Fundacji Indie Games Polska i na co dzień zajmują się promocją gier niezależnych na rozmaitych eventach polskich i zagranicznych. Są też dziennikarze, którzy, no właśnie, mają takie krytyczne myślenie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Natomiast jeżeli spotyka się tak wiele różnych wrażliwości, tak wiele różnych sposobów patrzenia na gry, no to zawsze wychodzi z tego coś ciekawego. I wydaje mi się, że te wyniki są na swój sposób miarodajne, bo są wypadkową bardzo wielu różnych sposobów patrzenia na nasze medium. A propos naszego medium, czy uważasz, że w naszej branży jest wystarczająco dużo gali gier niezależnych, czy brakuje ich? Jest ich za dużo, wręcz rzekłbym. To znaczy, lubię sobie dowcipkować od czasu do czasu, że mamy w branży za dużo nagród i że każdy jakąś nagrodę dostanie. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że to też jest sposób na docenienie zespołów wcale nieoczywistych, projektów, które mogłyby być może, brzydko się też zapożyczy od naszych braci anglosasów, przemknąć pod radarem, czy poza radarem. A tymczasem Pixel Awards Europe, które no z roku na rok tak naprawdę zyskuje na relewantności, zyskuje też na rozgłosie, jest okazją, żeby przyjrzeć się scenie niezależnej z Polski, ale no, do całej Europy. Coraz więcej jest w ogóle tych gier europejskich zgłaszanych, które być może na przykład The Game Awards, być może na Golden Joystickach, a nawet nie być może tylko na pewno, po prostu by przepadły. A tymczasem no musimy też mieć na uwadze, że gracze i graczki nie są monolitem. To, że są tytuły, które sprzedają się w milionach egzemplarzy, nie znaczy, że nie ma w tej branży bardzo interesujących nisz. Nie znaczy, że nie ma w tej branży, no chociażby, bo będziemy też doceniać takie tytuły, które są w stanie zaprezentować jakieś nieszablonowe historie, które być może uszłyby uwadze takiego przeciętnego widza widzki. Tak tutaj zyskują drugie życie, zarówno ze względu na to, że są prezentowane na halach i każdy może położyć na nich ręce, jak i są wyróżniane, hołubione i zaopiekowane promocyjnie.